Odzyskanie naszego kościoła świętego Alberta, czyli świętego Wojciecha, tu w Chicago, budowanego przez Polaków. Piękny, zabytkowy kościół, 150 lat parafii. Modlimy się i tak z wiadomości, z tego wszystkiego, co jest na świecie. Wnioskuje się, że wszystkie rządy to są nie rządy. Wszystko, co się dzieje, jest straszne, makabryczne. Potrzebny jest taki prezydent każdego kraju na miarę prezydenta zamordowanego w Ekwadorze, prezydenta Gabriela Morano. To był wspaniały prezydent. To jest chluba, jedyny prezydent na świecie, który swój kraj kochał po chrześcijańsku. Mądrością, Bogiem doprowadził go do rozkwitu, potrafił to zrobić. Jedna osoba miała taką siłę. A co my mamy? Co my mamy? Rządy, wojnę, Putinów, rząd amerykański, demokratyczny, z prezydentem Bidenem. Co my mamy? Gdzie są te ziemie izraelskie? Gdzie są ci prezydenci? Co to jest? Jak oni nas niszczą? Niszczą świat, niszczą ludzi, prowadzą wojny. To ich po prostu cieszy i bawi, żeby nas po prostu zgładzić. Świętym człowiekiem był prezydent Gabriel Moreno. Święty. Po prostu nie ma już takiego drugiego. Rządy są zaprzedane, straszne. Zacząwszy od Putina, poprzez wszystkie inne rządy. Sprzedajne, chciwe, cwane. Tylko grabią, patrzą, co by dla siebie tutaj uskubać. To jest straszne. Ten człowiek, ten prezydent Ekwadoru powinien być święty. Przez tyle lat nikt się nie wysuwa, żeby go zrobić świętym. To jest święty człowiek. A to, co my musimy tutaj stać pod naszą katedrą, nawet chrześcijaństwo jest zniszczone. Katolicyzm jest zniszczony. My musimy stać, bronić kościoła, takiego starego, pięknego, historycznego i przed miastem, i przed chicagowską radą, i przed wszystkimi, przed diecezją, i przed arcybiskupem Bleskowiczem, przed wszystkimi. To jest porażające, że my musimy, ludzie wiary, bronić tego, co powinno być normalne. Psza trydencka, stoją ludzie i proszą o niezaprzestawanie rozbijania naszego kościoła, zachowania wiary i wszystkiego, co było piękne, święte i dobre. Dobrze, że się znajdują jeszcze młodzi ludzie, którzy się interesują kościołem i tym, co my tutaj reprezentujemy i o co walczymy. I to jest wspaniałe, cieszające w tym wszystkim, w tej tragedii ludzkości na tym świecie. Oczywiście globale nie omieszkają. Ludzi zwiedzających miasto, żeby pokazać dziurę po bandytach, na dziurę na murze katedry. A my tak stoimy i tak patrzymy, jak rośnie, rozkwita budynek, który już jest eksploatowany na naszym parkingu katedralnym. I tak pozamieniają wszystkie nasze kościoły na miejsca takich budynków. Pamiętam kiedyś wypowiedź, kiedy odwiedziła święta Teresa z Kalkuty Biały Dom i prezydentowa Clintonowa spytała ją, jak siostra uważa, dlaczego nie ma wspaniałych kobiet jako prezydentów. No nie ma, powiedziała święta Teresa z Kalkuty. Nie ma, bo były abortowane. I to jest odpowiedź, dlaczego nie mamy wspaniałych prezydentów jak Moreno. To jest odpowiedź. Abortowano dzieci. Te wspaniałe dzieci są abortowane.
a pokazuje się teraz dziury masońskie, pokazuje się samochody, żeby przywoziły, tak, i pokazywały to wszystko. I tak ewangelizują to miasto. Tak, to prawda, święte Michale Archaniele. Zatrzymaj ten gender, zatrzymaj ten satanizm, zatrzymaj to zło, bo jak ty tego nie zatrzymasz, to nigdy się nie urodzi żaden prezydent, nigdy się nie urodzi porządna osoba, nigdy się nie urodzi, bo to, co my mamy w tym mieście Chicago, to jest powalające i w całym świecie. Gender, zboczenia, wszystko, wszystko, co najgorsze, to tutaj krwi, morderstwa, zabójstwa. Zniszczono młodzież, zniszczono wszystko. Nie ma mowy o żadnym Bożym prezydencie. W imię Chrystusa, przekonaniu Bogu, spływająca na ziemię, wybaw nas. W imię Chrystusa, troskająca w przebiczowaniu, wybaw nas. Wybaw nas. Jest jedyna grupa na świecie, która stoi i prosi diecezję, żeby się zmiłowała i przestała niszczyć te 125 kościołów, w tym nasz kościół świętego Wojciecha. To jest jedyna grupa na świecie, która stoi w obronie świętości, domów bożych, tradycji, wszystkiego, co się wiąże z dobrym, wspaniałym katolicyzmem. Suplikacją zawsze. To jest jedyna suplikacja odśpiewana na klęczkach przed katedrą, prosząc Boga Ojca o pomoc w tym, co pragniemy. Naprawdę, Panie, wybaw nas od powietrza, głodu i wojny. Pedofilią, homoseksualizmem, lesbijstwem, genderyzmem, satanizmem, tym wszystkim, co po prostu niszczy społeczność, niszczy ludzi. Uchroń nas, Panie. Bądź miłości w nam grzesznym, całym sercem słusznym. Ludzie sobie tak obojętnie zawsze wychodzą z katedry, tak, pograli, posłuchali, wzięli Eucharystię na łapę, nic, nawet się nie zastanawiają, co robią, jak oni to wszystko sami niszczą, sami katolicy przyczyniają się do zła.